No i jak co tydzień część publicystyczną w naszej stacji rozpoczyna jej szef, czyli Tomasz Sakiewicz, również redaktor naczelny Gazety Polskiej. Witamy serdecznie. Witam, pozdrawiam ze słonecznego Krakowa. O, to a my ze słonecznej Warszawy z kolei. Ja to jestem alergikiem, więc to wy też czuję, macie słońce. Czuję tą wiosnę w sposób bolesny, ale wiem, że inni się cieszą, więc proszę bardzo, cieszcie się państwo. Ale mnie o wiośnie, a o rakiecie, bo przez cały tydzień trwała histeria w mediach opozycyjnych. Słyszeliśmy, jak pani redaktor, była współpracowniczka tajnych służb, pyta generała, byłego oficera szkolonego w Moskwie: panie generale, czy jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o rosyjską rakietę, znalezioną, nieznalezioną, były tarcia. No i takie sugestie, że tutaj generalicja ma kłopoty, czy nie chce Mariusza Błaszczaka, a Mariusz Błaszczak z kolei zwalcza generalicję. I teraz do pytania. Pytanie brzmi tak, czy celem tej histerii było obniżenie takiego poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków? Badania opinii publicznej jeszcze z kwietnia wskazywały, że nawet wśród wyborców opozycji to właśnie Prawo i Sprawiedliwość jako partia, która jednoznacznie postawiła na wzmocnienie armii, rozbudowę armii, bezpieczeństwo i tak dalej, ma tą opinię ludzi, którzy kierują się bezpieczeństwem państwa. No i teraz cała taka kampania histerii. Czy udało się to poczucie pana zdaniem obniżyć? No pewnie gdzie nie gdzie tak, no bo ci, którzy chcą słuchać jakichś argumentów przeciwko PiS-owi, te argumenty dostali. Natomiast no, generalnie ci, którzy się wykazują zdrowym rozsądkiem, no to wiedzą, z czym mają do czynienia. Tu trzeba wiedzieć kilka bardzo istotnych rzeczy. No, po pierwsze, mamy wojnę. Na wojnie strzelają. Jak strzelają, to pociski lecą, również nie zawsze tam, gdzie się je wyceluje. Po drugie, przy tak ogromnej przestrzeni granicy, nawet najlepszy system na świecie przepuści. Coś przepuści. Nie wszystko, ale zawsze coś przepuści. No, nie ma takiej możliwości, żeby coś nie przeleciało, szczególnie jeżeli nie ma świadomości, wiedzy, że jesteśmy bezpośrednim celem. Dowiadujemy się tym zwykle w ostatniej chwili, bo tak to jest z przypadkowymi strzałami czy lotami rakiet. Po trzecie, my zaczęliśmy budować system obrony przeciwlotniczej. On już jest w tej chwili naprawdę niezły, ale jeszcze nie skończony. Ogromne zaniedbania. To, że Tusk zrezygnował sam z patriotów, bo przecież miał taką propozycję. To, że żeśmy poobrażali Amerykanów w sprawie obrony strategicznej, no spowodowało, że PiS zaczyna wszystko od początku. No, obronę przeciwrakietową nie buduje się rok czy dwa lata, buduje się 20 lat. Tak, to jest proces rozwoju. Myśmy to nadrabiali w przyspieszonym tempie. Nadrobiliśmy 7 lat, no ale pozostałych nie nadrobiliśmy jeszcze. Polska obrona przeciwrakietowa będzie jako tako skuteczna za 2-3 lata. To jest prawda. No. W tej chwili możemy strącać samoloty bez wątpienia, helikoptery, ale rakiety to jest poważniejsza historia. I takie cele, no, że tak powiem, nietypowe, tak? Nienormatywne, mówiąc językiem innej filozofii. To jest dużo trudniej z nimi walczyć, bo do tego trzeba mieć już bardzo rozbudowaną obronę przeciwlotniczą. Ten słynny izraelski system, ten słynny izraelski system żelazna kopuła, on działa, no to oczywiście jest w innej sytuacji, to są rakiety balistyczne, nie manewrujące, ale on działa tak, że ocenia, gdzie ta rakieta wyląduje, i jeśli wychodzi na to, że w lesie, w Izraelu może nie ma lasu, ale w polu albo gdzieś na pustyni, to nawet nie jest ten cel atakowany, tylko cele, które lecą w stronę miast. I no, pewnie też taka selekcja była. Myśmy od początku wiedzieli, że rakieta jest pustakiem, tak? Ja to rozmawiałem z wojskowymi, oni wiedzieli, że jest pustakiem. Oczywiście nie było pewności, czy ona gdzieś nie skręci, nie poleci dalej, ale zdaje się, że jakoś tam trajektorię przewidzieli tego lotu, więc oni nie czuli się z tym, że ona jest jakoś specjalnie groźna. Niemniej trzeba było pewnie, jeżeli było czym podjąć próbę strącenia, tylko że rakietę manewrującą jest najtrudniej strącić. To naprawdę wymaga już bardzo skomplikowanego, wielopiętrowego systemu obrony i szczelnego. No ale on mamy też sytuację, że widzimy, jak Rosjanie i Białorusini mogą
ingerować w sytuację polityczną w Polsce, no właśnie wysyłając jakiś balon i wtedy wszyscy stają na palcach, żeby coś z tym zrobić, a opozycja atakuje rząd, mówiąc, że rząd nic nie zrobił, Polska jest bezbronna. No moim zdaniem te oskarżenia są nieuprawnione, to tak najbardziej delikatnie. Znaczy, w ogóle trzeba trochę ludzi wyedukować co do tego, czym jest obrona kraju. Obrona kraju nie polega na tym, że się strąci każdy pocisk, który leci w naszym kierunku, każdą rakietę, bo jest to niemożliwe. Tylko na skutecznej odpowiedzi też na tego typu atak. Czyli musimy mieć środki, które w razie czego dokopią Rosji. Ja dlatego jestem za rozwojem programu Nuclear Shelling. Jeśli Rosjanie wystrzelą pocisk z głowicą atomową, my też musimy mieć pocisk z głowicą atomową. Jeśli Rosjanie mają pociski z głowicami konwencjonalnymi, my też musimy mieć pociski konwencjonalne. No i przede wszystkim trzeba mieć żelazne nerwy, żeby wiedzieć, kiedy ich użyć, a kiedy nie użyć, żeby nie była III wojny światowej. Rosjanie prowokują, będą prowokować, no, korzystają z najbardziej chyba szkodliwej opozycji w Europie, jaka istnieje. Nie o to chodzi, że opozycja szkodzi rządowi, to szkodzi krajowi. To jest pewna nowa jakość w ogóle, żeby głównym celem działania opozycji był własny kraj. Kraj został wzięty na zakładnika, społeczeństwo zostało wzięte na zakładnika i mówią, jak będziecie źle wybierać, to wam ten kraj rozwalimy. Zresztą robią to pod dyktando niektórych innych państw, o czym będzie w najbliższym tygodniku. Zobaczą państwo, że to wszystko się bardzo składa. Wszystko się bardzo składa. Finansowanie TVN-u i kto jest prawdziwym właścicielem, to było chyba w zeszłym tygodniu, prawda? I bardzo ciekawe tutaj informacje na ten temat, gdzie te ruskie pieniądze. Znaczy, no nie, no też nie przesadzajmy, bo chodziło o to, że Discovery ma spółki w Rosji, z których się zresztą dosyć szybko wycofał. Natomiast no, miał oczywiście tam spore kapitały. I teraz pytanie, czy pewne ustępstwa w związku z tym, że był tam kapitałowo zaangażowany, nie musiał też robić w Polsce? No to jest oczywiście pytanie bardzo otwarte. Natomiast rzeczywiście problem TVN czy Discovery to nie jest problem kapitału, tylko rynku, który kształtuje go tak, że mu się opłaca walić własne państwo. I często nawet ci właściciele w Stanach to nie mają zielonego pojęcia, w co grają tutaj ci ich ludzie. Jest również taka opinia. Polska od początku konfliktu na Ukrainie, byliśmy z pierwszym krajem, który zaczął, no może wspólnie z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, dostarczać broń. Pierwsi dostarczyliśmy ponad 300 czołgów, wozów pancernych, armat samobieżnych i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jedzie na Ukrainę szerokim strumieniem. No i takim największym sukcesem dyplomatycznym, o którym w sumie nie mówią media opozycyjne, bo po co, była koalicja czołgowa. To Polska wymusiła na Niemcach zgodę na dostarczenie czołgów Leopard. One jeszcze nie weszły do akcji. Zobaczymy, czekamy na tą ofensywę. Tymczasem wczoraj przełomowa informacja o zgodzie Stanów Zjednoczonych na szkolenie ukraińskich pilotów na samolotach F-16 i ta koalicja, która ma tam 32-38 takich nowoczesnych maszyn dostarczyć, pod warunkiem, że nie będą one, i tutaj dziwne sformułowanie, atakować geograficznego terytorium Rosji. O co chodzi z tym geograficznym terytorium Rosji? No bo jak rozumiem, mogą atakować Krym i zajęte tereny Donbasu, które Rosja wcieliła do swojego państwa. Szczególnie Krym, tak, bo przybyła uchwała w 2014 roku. Więc jak rozumiem, mogą walczyć przynajmniej tak to odczytuję, walczyć na terenach zajętych przez Rosjan. Natomiast nie mogą wlecieć w przestrzeń uznaną za międzynarodową, przez świat międzynarodowy, jeżeli chodzi o Ale te dostawy F-16 to jest również polski postulat, prawda? Żeby Ukraina dostała wszystko, żeby szybko zwyciężyć albo zniechęcić Rosję do dalszego prowadzenia wojny. To jest, zdaje się, cel polityki rządu Mateusza Morawieckiego. No, myśmy jeszcze zanim zaproponowali czołgi, zaproponowaliśmy własne migi, bo F-16 mamy za mało, żeby im dawać. Moglibyśmy może jedną sztukę dać. Natomiast mieliśmy trochę starych migów, których się pozbywamy,
a które ciągle na tamtym obszarze działania są bardzo dobrymi samolotami i uzbrojone w natowski sprzęt. Widać wyraźnie, że robią krzywdę Rosjanom. Więc myśmy taką koalicję samolotową, może nie w 16, ale samolotową, zaczęli tworzyć od pierwszych dni wojny, dosłownie od pierwszych dni wojny. Zresztą to pierwszego dnia, jak wybuchła wojna, mówiłem na tej antenie i na antenie telewizji publicznej, że trzeba dostarczyć Ukraińcom taką broń, jaką potrafią używać, i MiG-29 do tej broni bezpośrednio się zaliczyły. Potem stworzono koalicję czołgową, abramsową, bo przecież my żeśmy czołgi też dostarczali, zanim tą koalicję stworzono w ogóle. Dostarczaliśmy czołgi wyprodukowane na bazie technologii posowieckich, aczkolwiek one już były w naszych fabrykach robione i to były zupełnie inne czołgi. To już widać wyraźnie, że jest między nimi różnica tymi, którzy używają Rosjanie. No ale chodziło też o czołgi czysto tej technologii zachodniej, czyli Leopardy, Abramsy, Challengery i tak dalej. I to Polska też stworzyła tą koalicję. No, po prostu tutaj się niewiele w ogóle bez Polski zadziało, bez naszych starań, bo my jesteśmy takim taranem, który nawet zachęca Stany Zjednoczone, już nie mówiąc o innych państwach, które nie aż tak chętnie udzielają pomocy. Trzeba przyznać, że Wielka Brytania i Polska to są tacy liderzy tej pomocy, no ale kierunki wyznacza w znacznej mierze Polska. No i Ukraina zaliczyła wspaniałe spotkanie w Hiroshimie. Wołodymyr Zeleński spotkał się z tą grupą G7, no, największych gospodarek świata, które pod władzą Ameryki zadeklarowały pomoc tak długo, aż Rosja nie wyprowadzi z terenów Ukrainy żołnierzy i sprzętu wojskowego. To może jest też dowód zmiany. To być może jest ważniejsza deklaracja od tej F-16, od tych F-16, które oczywiście za parę miesięcy odegrają ważną rolę na froncie, jeśli tam dolecą. Natomiast powiedzenie Rosji, że ta wojna nie ma sensu, bo ona się nie skończy, będziemy bronić, pomagać Ukrainie tak długo jak trzeba, pokazuje, że Rosja nie ma scenariuszu zwycięstwa. A to jest dla Rosji najgorsza z możliwych wiadomości. No, zobaczymy, bo tutaj mamy to zdobycie Bachmutu, nie wiadomo, dyskutowane. Czekamy na ofensywę ukraińską. Bachmut został zdobyty. Natomiast Rosjanie wchodzą tam ewidentnie w pułapkę, to znaczy popełniają błąd, który widzi cały świat. Zastanawiam się, co z tym Ukraińcy zrobią, no ale idą kawałek do przodu, umieszczają wojska, mając odsłonięte flanki. No to niezwykle ciekawe, może czegoś nie wiemy, bo to jest wojna, tak? To jest dużo oszustw, ale no, mam wrażenie, że jednak pakują się w pułapkę. No i tymczasem w Polsce w ostatnich 3 dni odbyła się awantura polsko-ukraińska. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina, pan doktor, zresztą wspaniały człowiek, powiedział w Onecie, czyli w publikacji polskojęzycznej koncernu Ringier Axel Springer w Polsce, pewnie był ciągnięty za język przez dziennikarza, że no, 80. rocznica rzezi wołyńskiej już przed nami niebawem i w związku z tym prezydent Ukrainy powinien przeprosić Polaków za Wołyń. Takie było sformułowanie. Na słowa rzecznika zareagował ambasador Ukrainy w Polsce, pan Wasyl Zwarycz, który powiedział, że wszelkie próby zmuszenia prezydenta Ukrainy lub Ukrainy do tego, co musimy zrobić w związku z naszą wspólną przeszłością, są niedopuszczalne i godne ubolewania. Wybuchła wielka, no, internetowa siłą rzeczy burza w szklance wody. Ona się zakończyła wczoraj, kiedy ten wpis pan Zwarycz usunął. Był bardziej w pojednawczym tonie. No ciekawe, co tam się działo na zapleczu. No, moim zdaniem, mimo tego, że absolutnie uważam, że sprawę Wołynia trzeba z Ukraińcami wyjaśnić i oni powinni to potępić, nie powinniśmy tego załatwiać przez media, które są trochę takim zastępstwem ambasad w Polsce. Onet no, wielokrotnie reprezentował interesy niemieckie, to było widać na przykład dostaw grotów, kiedy Niemcy walczyli o to, żeby dostarczyć groty na Ukrainę. Nie groty, tylko swoje karabiny, to zaatakowali groty, tak, pisząc tam różne bzdury albo takie półprawdy, które miało osłabić dostawę i żeby Niemcy to wygrali. I w wielu innych sprawach, gdzie jest nasz i polski czy niemiecki interes, one to na kładzie niemiecki interes. Więc no, nie rozmawia się o poważnych sprawach przez pośredników, którzy
po pierwsze mają tu swoje interesy, a po drugie nie najlepiej nam życzą i zaś Ukrainie też nie, bo to po prostu, to jest błąd, to jest błąd. Mm. Ale przy okazji wyszła sprawa... Trzeba było to wygłosić albo na konferencji prasowej, albo w mediach, które przynajmniej dobrze życzą Polsce. Pan redaktor miał taki postulat, który nie jest do tej pory zrealizowany, co mnie osobiście boli, mianowicie współudział Polski, współpraca Polska z ukraińskimi mediami, które tam na Ukrainie przedstawią rzeczywisty obraz sytuacji w Polsce, bo siłą rzeczy ukraińscy dziennikarze, ci kijowscy, to są ludzie, którzy bardziej ufają Gazecie Wyborczej, Radiu Tok FM czy Onetowi, jeśli chodzi o ogląd polskich spraw, niż tym mediom, które są przyjazne naszemu rządowi. No, my musimy z nimi się kontaktować, musimy pisać do ich mediów, trzeba ich zapraszać do dyskusji tutaj i tłumaczyć. Ukraina jest ofiarą sowieckiej propagandy, co oznacza, że pakowano w nich wszystko, co mogło ich skusić z Polakami. Nie mówiono im o Wołyniu, nie znali tego, tej historii. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że dotyczy to Ukrainy Zachodniej, która była pod zaborem rosyjskim do 1918 roku. Tam było prawosławie, więc taka jeszcze specyficzna część, tak, bo większość Ukrainy Zachodniej to jest grekokatolicka, najbardziej zrusyfikowana. Ukraińcy są trochę pogubieni w tej historii. Tak? Ona jest na tyle skomplikowana i na tyle dla nich nieznana, że im trzeba to po prostu wytłumaczyć i oczywiście potępić zbrodniarzy i też trzeba od nich domagać się potępienia. Natomiast nie pozwolić, żeby Rosja czy Niemcy za nas to rozgrywały. No to jest największy błąd. To jest już. Panie redaktorze, jeszcze jeden temat musimy poruszyć. Mianowicie wizytę w Polsce Komisji KULT z Parlamentu Europejskiego. KULT po angielsku to sekta, jakby ktoś wiedział. No i taka właśnie sekta przyjechała do Polski, żeby udowodnić, że nie ma u nas wolności mediów i nie ma demokracji. Ale podobno rozmawiali z przedstawicielami polskich mediów, więc zastanawiam się, czy dostał pan od nich zaproszenie albo ktoś z redakcji Gazety Polskiej. No i jeżeli tak, to jak ta rozmowa wyglądała? No nie, no oczywiście nie dostaliśmy żadnego zaproszenia. Oni przyjechali z pewnym nastawieniem, realizowali to nastawienie i poszli do tych, którzy to nastawienie mogli wyeksplikować. Tak samo nieuczciwi jak większość tych polityków w parlamencie. Tylko jedni robią to z głupoty, drudzy za te torby pieniędzy. No, ja nie wiem akurat z czym mamy tutaj do czynienia. Być może na tyle nas nie lubią. Natomiast no, jeżeli ktoś o niemiecko brzmiącym nazwisku poucza nas, jak mamy pisać historię II wojny światowej, na przykład, tak, i mamy uwzględniać inne punkty widzenia, na przykład Adolfa Hitlera, to trochę to nieładnie, tym bardziej, że robili to w byłej siedzibie Gestapo. Się składa, że tam jest teraz Ministerstwo Edukacji, ale rzeczywiście no, mogli się ugryźć w język. Bo jeżeli coś chcieli uzyskać, no to ja myślę, że większość, zdecydowana większość Polaków zdrowo wkurzą. No tutaj warto wspomnieć, że właśnie ta komisja generalnie przemawiała po angielsku do ministra Czarnka, poza jej przewodniczącą, która mówiła, pani Sabine Verheyen, która mówiła po niemiecku, no bo uznała, że ona tutaj nie będzie z Polakami po angielsku. Na pewno angielski zna, ale też to jest jakiś jednak... To jest jakieś wyrażenie stanowiska, sam wybór języka, w którym się przemawia, bo podejrzewam, że pani Verheyen angielski znaczy my posiada. Pokażemy, co Niemcy myślą o Polakach i elity niemieckie w najbliższym numerze zapewnią, że wiele osób przeżyje szok i nie chodzi o drobne rzeczy. To jest bardzo dobre, bo rzeczywiście my tego stanowiska Niemiec prawdziwego nie znamy. Docierają do nas tylko takie poklepywania po plecach. W każdym razie dużo na ten temat w Gazecie Polskiej codziennie. Tekst Niemka wstrząśnięta, ale nie zmieszana. Ale to też te krytyczne stanowiska wobec Polski są takim wskaźnikiem. Czy Polska dostanie od Parlamentu Europejskiego zgodę na wykorzystanie funduszów covidowych przed wyborami? No dostanie, ale po wyborach. Nie wiem, czy na całość. Oni będą tak długo łamać prawo, jak będą mieli nadzieję, że to coś da.
No, liczą, że jeszcze w tych wyborach może się uda jakoś tam obniżyć notowania polskiego rządu. Chociaż no, mimo braku tych funduszy, no, pieniędzy nie zabrakło. Tak? Jeszcze uruchamiamy 800 plus w tej chwili. I mamy ogromne pieniądze na zbrojenia, których no, nie mieliśmy. No, w tej chwili wydatki na armię to już chyba trzykrotnie przekraczają to, co było za czasów Tuska. I wyraźnie widać, że my sobie z tego poradzimy. Pytanie, kiedy pokażemy Unii, że Unia sobie nie poradzi bez nas, bo też trzeba jakieś retorsje podjąć w związku z tym, że oni łamią wobec Polski prawo i trzeba będzie na to zareagować. Wkrótce Polska będzie płatnikiem netto w Unii Europejskiej i moim zdaniem ten rachunek trzeba będzie im wystawić, no ale też trzeba będzie przyjrzeć się motywacjom tych ludzi, którzy zażarcie szkodzili Polsce, powtarzając kłamstwa i wiedząc często, że to są kłamstwa. Czy to były kolejne siatki, tym razem od rosyjskich czy niemieckich lobbystów? Czasem za żarcie, czasem za hotele, a czasem za bardzo konkretne sumy. Jest kwestia dotarcia, za co konkretnie, jakie są motywacje tych ludzi. Ale wystawienie rachunku Unii Europejskiej to jest chyba puenta tego programu. Często jest to zwykły rasizm. Naprawdę mamy dowody i pokażemy, że po prostu wśród elit niemieckich, tych takich najbardziej świeconych, jest mnóstwo rasistów, którzy akurat nienawidzą szczególnie Polaków. Co za zbieg okoliczności. Mają kompleksy, nienawidzą Tomasz Polaków. Sakiewicz, to proszę Państwa, lektura Gazety Polskiej już w środę w kioskach obowiązkowa, zwłaszcza, że rzeczywiście otwiera oczy informacja o tym, co naprawdę myśli się w elitach niemieckich u nas. Bardzo pięknie dziękujemy, miłego tygodnia życzymy, kłaniamy się. Dzięki, do usłyszenia. A my, proszę Państwa, za chwileczkę przechodzimy do potrójnego espresso. No i panie posłanki Anna Paluch z Prawa i Sprawiedliwości, Urszula Nowogórska z Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Trzeciej Drogi, zdaje się. Dowiemy się dokładnie, jak teraz to wygląda.